Oj, dawno mnie tu nie było. Włosy urosły, broda urosła, pełno projektów świątecznych pokończonych, no więc trzeba nadrobić troszkę media i powrócić do robienia filmów. To lecimy do pracy. No to mam zaklejone dwie rękojeści. Zaraz sobie te bloczki ładnie przeszlifuję i mam nadzieję, że fajnie nożyki mimo wszystko wyjdą. To szlifujemy hardo. Patrzcie, coś za najpiękniejsza, najwspanialsza, najwygodniejsza na świecie nowatorska rękojeść. Szczyt wygody i piękna. Polecam serdecznie. Niedługo skończę. Dobra, piękne odciśnięcia od maski są. Więc mogę wam pokazać, na czym skończyłem. Jedna rękojeść. Potem będę wszystko pociemniał. Ja się nie wiem, którą rękojeść. Czy tą pociemnię, czy może obie. Zobaczymy. Ale są fajne, przyjemne, smukłe. Drobniutkie są. To nie są aż takie duże noże. Rękojeść ma gdzieś 10 cm. Ostrze chyba też coś koło tego. Ta jest też bardzo podobna. I ładnie ten orzech amerykański wygląda. Podoba mi się to drewienko. Na razie jest jeszcze tak mocno ciosane, wszystko jeszcze ładnie przeszlifuję, wypoleruję i mam nadzieję, że naprawdę będą fajnie wyglądać. Jestem ciekaw, jaki będzie efekt przy nałożeniu olejów na to. No więc jeszcze troszkę szlifowania mnie tutaj czeka. Ten szerszy nożyk, on jest troszkę właśnie większy, on fajnie wyszedł, fajnie mi się go udało osadzić. Wszystko ładnie pasuje, więc tutaj się cieszę, ale przy klejeniu miałem problem z tym tutaj. I jakoś dziwnie mi się pin nabił i coś tutaj nie pykło. Więc tutaj do końca nie jestem zadowolony. Nie wiem, czy to będzie tutaj mniej więcej widać. Ale tutaj w tym punkcie widać troszkę więcej kleju. I nie wiem, czy tu się po prostu jakaś dziurka jeszcze obok nie zrobiła. Więc z tego zadowolony nie jestem. Więc albo zejdę mocno z ceny tego noża, albo po prostu go sobie zostawię. Zobaczę jeszcze, jaki będzie efekt ostateczny. Śmigam dalej. I zobaczymy, co to będzie na końcu. No, trzymajcie się. Widzimy się później.